Dobry wieczór. Witamy serdecznie wszystkich Państwa na kolejnym wykładzie z serii Zapytaj Fizyka. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to tak wspomnę, że to są wykłady, które organizujemy mniej więcej raz na miesiąc, czasem co parę tygodni, czasem raz na dwa miesiące na naszym wydziale, właśnie w tej sali. I różni znamienici naukowcy i popularyzatorzy nauki je wygłaszają. Taką tradycję staramy się wprowadzić, to w zasadzie dzisiaj już trzeci wykład będzie z tej serii, żeby raz w roku jeden wykład był poświęcony ostatniej Nagrodzie Nobla. I jak pewnie dużo z Państwa wie, Nagroda Nobla miesiąc temu została przyznana za wykrycie, w zasadzie doświadczalne fal grawitacyjnych, także temu dzisiejszy wykład będzie poświęcony. Tak w ramach wstępu powiem, że to jest jeden z frontów, z największych frontów i takich gorących tematów we współczesnej i fizyce i astronomii. Jeżeli ktoś z Państwa pamięta, to już mieliśmy taki wykład na ten temat półtora roku temu, niedługo po tym, jak takie fale zostały po raz pierwszy wykryte. Ten wykład wtedy prowadził profesor Andrzej Trautmann, który rzędu 50 lat temu udowodnił jakby tak matematycznie, że takie fale rzeczywiście mogą istnieć, powinny być to byty fizyczne. I między innymi za to osiągnięcie profesor Trautmann dostał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Profesor Trautmann jest dzisiaj z nami, także możemy nagrodzić go też brawami z tej okazji. I tamten wykład, drugą część tamtego wykładu przedstawił też profesor Tomasz Bulik, ale wydaje mi się, że go nie ma dzisiaj niestety. No ale brawa też mu się należą tak czy inaczej. O ile profesor Trautmann zajmuje się teoretycznymi aspektami fal grawitacyjnych, to profesor Bulik, a także profesor Dorota Gądek-Rosińska, która dzisiaj ten wykład nam przedstawi, zajmują się bardziej stroną doświadczalną i właśnie między innymi profesor Gądek-Rosińska pracuje w takim zespole polskich naukowców, który nazywa się Polgraf, który jest częścią międzynarodowego konsorcjum, które właśnie doprowadziło do wykrycia tych fal grawitacyjnych. W ogóle za to odkrycie zostało przyznanych wiele różnych nagród, między innymi taka bardzo wysoka nagroda od kilku lat przyznawana w nauce, która nazywa się Breakthrough Prize, także między innymi profesor Rosińska taką nagrodę jako jedna z osób z tego dużego zespołu tę nagrodę otrzymała. I na co dzień profesor Rosińska pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale też w Warszawie można ją wielokrotnie spotkać na wykładach takich jak ten i też w wielu innych miejscach, gdzie jakby popularno-naukowe spojrzenie na naukę można usłyszeć czy wziąć udział w jakichś spotkaniach. Także zapraszam po prostu na wykład. Dziękuję bardzo za wprowadzenie i za zaproszenie. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy wykład będzie koncentrował się na falach grawitacyjnych, ale nie tylko na falach grawitacyjnych. Również będę mówiła o uczonych, dzięki którym jesteśmy, gdzie jesteśmy. To znaczy dzięki którym rejestracja fal grawitacyjnych była możliwa. I to jest bardzo istotne, dlatego że mówienie w ogóle o całym zespole osób, którzy doprowadzili do tego, że byliśmy w stanie po raz pierwszy po 100 latach od momentu, kiedy fale grawitacyjne zostały przewidziane w ramach ogólnej teorii względności przez Alberta Einsteina, że byliśmy w stanie zarejestrować te fale. I tak naprawdę ta nagroda to jest nagroda dla bardzo dużego zespołu osób. Nie tylko osób, które w tej chwili pracują w zespole Virgo LIGO, ale tak naprawdę jest to nagroda dla czterech pokoleń naukowców, którzy w bardzo sposób wytrwały i naprawdę z dużą determinacją podejmowali różnych prób detekcji fal grawitacyjnych. Ta nagroda została przyznana dlatego, że te fale tak naprawdę wydawały się być wielkim marzeniem. I jeszcze kilka lat temu, muszę Państwu powiedzieć, że kiedy mówiłam wykłady na temat fal grawitacyjnych, to później po tych wykładach były takie komentarze.
Jak można mówić godzinę o tym, czego się nie zobaczyło? Bo cały czas były prowadzone próby, żeby zarejestrować fale grawitacyjne i nam to się latami nie udawało. Więc to było opowiadanie o tym, co mamy nadzieję zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać. Natomiast nie mieliśmy żadnej detekcji. I proszę Państwa, ta Nagroda Nobla jest niezwykła, ponieważ pierwsza rejestracja fal grawitacyjnych dzięki zespołowi Virgo LIGO miała miejsce 14 września 2015 roku. Wyniki zostały ogłoszone 11 lutego 2016 roku. I jak Państwo widzą, rok potem ta Nagroda Nobla została przyznana. Bardzo szybko. Nie przyjrzałam dokładnie wszystkich Nagród Nobla, jakie były z fizyki, ale wydaje mi się, że taki przypadek to był kilkadziesiąt lat temu, chyba w 1987 roku, za półprzewodniki, kiedy też w momencie, kiedy eksperyment pokazał, że możemy mieć takie, a nie inne zachowania, Nagroda Nobla została przyznana w takiej krótkiej skali czasowej. Jest również podobieństwo pomiędzy tą Nagrodą Nobla a tamtą nagrodą, o której wspomniałam, że tu i tam było bardzo duże zainteresowanie. Ja tak trochę zastanawiałam się, co Państwu dzisiaj opowiedzieć, dlatego że te fale grawitacyjne stały się tak modne, że właściwie wszystkie gazety codzienne opisywały nasze poczynania. Nie mówiły tylko o tym, co zarejestrowano, jakie są konsekwencje tego, ale też były bardzo duże naciski na nas, żebyśmy uchylili rąbka tajemnicy. No i co? Macie coś jeszcze? Co teraz będzie? Co odkryliście? My natomiast w tej kolaboracji Virgo LIGO bardzo dużej byliśmy zobowiązani do tego, żeby trzymać wszystko w tajemnicy. Tak naprawdę dla dobra nas wszystkich, ponieważ my na co dzień jesteśmy zalewani bardzo dużą ilością informacji. I jeśli byśmy przekazali półprawdę, to później już by nikt nie chciał słuchać, co tak naprawdę odkryliśmy. Także to taki krótki wstęp na temat tej Nagrody Nobla i na temat fal grawitacyjnych. Tutaj osobami, które dostały tą Nagrodę Nobla, to jest trzech amerykańskich naukowców: Ray Weiss, Barry Barish, Kip Thorne. To są członkowie naszej kolaboracji Virgo LIGO. To jest bardzo istotne, widzą Państwo, że tutaj nie ma podpisu, tak jak zwykle jest, z jakiej instytucji pochodzą ci uczeni. Podpisany jest LIGO Virgo Collaboration. W momencie przyznawania tej Nagrody Nobla Ray Weiss, który właśnie odpowiadał na pytania dziennikarzy, powiedział, że ta nagroda jest przyznana dla 1000 osób, bo to jest ta słynna publikacja. Słynna publikacja, pierwsza publikacja, która mówi o tym, że zarejestrowaliśmy fale grawitacyjne. To jest publikacja, w której Państwo widzą LIGO Scientific Collaboration i Virgo Collaboration, bo jest tak dużo osób, że standardowo nazwiska osób najważniejszych pojawiają się zaraz za tytułem. Tutaj jest to kilka stron nazwisk na koniec publikacji, która dosyć jest krótka, i następnie bardzo wiele stron afiliacji, z jakich to instytutów ci naukowcy pochodzą. Nagroda Nobla została przyznana za istotny wkład w powstanie detektorów LIGO. LIGO to znaczy Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Czyli to trochę nam mówi o technice, jaka została użyta do odkrycia tych fal grawitacyjnych oraz obserwacje fal grawitacyjnych. I proszę Państwa, mógłby ktoś zadać pytanie, czemu zaraz po odkryciu pierwszego źródła fal grawitacyjnych w tak krótkim czasie została przyznana Nagroda Nobla? Otóż ten okres był na tyle intensywny, że w ciągu zaledwie 2 lat, czyli od momentu pierwszego odkrycia, od września 2015 roku do tego momentu, dzięki tym detektorom LIGO, jak również jest nasz detektor europejski, który się nazywa Virgo, o którym powiem później, udało się zarejestrować wiele sygnałów fal grawitacyjnych i dokonać przełomowych odkryć, naprawdę przełomowych odkryć. Dzięki tym obserwacjom byliśmy w stanie odpowiedzieć na pytania, które nurtowały uczonych przez kilkadziesiąt lat. Chodzi o pytania zarówno z fizyki fundamentalnej, jak i z astrofizyki, jak i kosmologii, czyli
nauce, mówię o nauce, o początkach wszechświata, jak nasz wszechświat powstał, jak ewoluował. Także zaledwie 2 lata, a tak bardzo intensywne. Tutaj Państwu pokazuję tych naukowców, o których była mowa. Wszyscy są koło 80, jak Państwo widzą. Przy nazwisku napisałam, z jakich instytucji oni pochodzą, z MIT. Tutaj 2 panów z Caltechu. O, chyba coś wyłączyłam, dobrze. Czym się mniej więcej zajmują i jak mniej więcej wyglądali wtedy, kiedy zaczynali swoją przygodę z falami grawitacyjnymi. A były to lata 60., 70. i tak dalej. Tak naprawdę w latach już 60. powstawały pierwsze pomysły detektorów fal grawitacyjnych. Były wtedy już pierwszy, może o tym powiem później, bardziej bym się skupiła na tych panach, których tutaj widzicie. Jest ich 3, ale dodam jeszcze 4. osobę, która niedawno zmarła i która prawdopodobnie dostałaby Nagrodę Nobla, gdyby nie choroba. Chodzi o Rolanda Drewera. Nie mam czasu dzisiaj, żeby opowiadać w szczegółach o tych uczonych. Najważniejsze jest to, że oni się przyczynili do budowy instrumentu, który jest tak naprawdę wielkim osiągnięciem technologicznym, bo oddziaływanie grawitacyjne, które znamy na co dzień i wydaje nam się, że rzeczywiście tutaj takie oddziaływanie, które rządzi ruchem planet, które rządzi ruchem systemów gwiazdowych, że ono jest dosyć silne. Jest to oddziaływanie bardzo, bardzo słabe tak naprawdę. I po to, żeby można było zaobserwować fale grawitacyjne przewidziane przez Einsteina, trzeba było wybudować najbardziej dokładną aparaturę do mierzenia odległości, jaką kiedykolwiek człowiekowi udało się zbudować. Te instrumenty, jak zostało ocenione, tutaj mamy teoretyka Kipa Thorna, który zresztą wizytował nas 2 lata temu, w 2015 roku. Mieliśmy konferencję z okazji 100-lecia ogólnej teorii względności i Kip Thorne był zaproszony do prezentowania swoich wyników na temat zderzających się czarnych dziur. On bardzo dużo, bardzo istotnych, już wtedy numerycznych i teoretycznych przewidywań. Wiele takich informacji dotyczących fal grawitacyjnych policzył i dzięki temu oszacował, że dokładność instrumentu musi być taka, że to jest około 10 do minus 21 amplituda, którą chcemy zmierzyć fali. Zaraz do tego wrócimy, dlaczego amplituda fali, dlaczego to, co my mierzymy, to jest amplituda fali pochodząca od najsilniejszych astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych. On to wszystko teoretycznie przewidział, ale też brał udział w procesie budowania tej bardzo dokładnej aparatury. Mamy tutaj Rainera Weissa, który zrobił prototyp interferometru, który jest instrumentalistą, ale też bardzo dobrym teoretykiem. I również Roland Drewer. Chodzi o to, że w latach 60. tak naprawdę w różnych miejscach na świecie naukowcy usiłowali zbudować interferometry fal grawitacyjnych. Tutaj ten zespół pokazał wraz z Drewerem, który został sprowadzony do Caltechu, tak naprawdę finansowanie tego eksperymentu NFS wymusiła na tych naukowcach, żeby nie prowadzili tych działań oddzielnie, ale wspólnie. I dzięki temu, że zaczęli wspólnie prowadzić, ten detektor został wybudowany. Otóż Drewer w Glasgow również robił prototypy takich interferometrycznych detektorów fal grawitacyjnych. Tak jak powiedziałam, Drewer umarł. Natomiast skąd się wziął Barry Barish? Również to jest wybitny fizyk eksperymentalista, który też wcześniej pracował w fizyce neutron i fizyce wysokich energii, ale również rewelacyjny organizator. Ja powiem Państwu, że sytuacja była dosyć patowa. On został dyrektorem w 1994 roku i on właśnie to spowodował to, że ta grupa zaczęła bardzo efektywnie pracować i mnóstwo
wybitnych teoretyków i eksperymentatorów zaczęło brać udział w budowie tego detektora i ten detektor powstał. Ja mówię, że była patowa sytuacja, ponieważ od 1989 roku do 1994 ci wybitni trzej naukowcy niestety nie byli na tyle dobrze zorganizowani, czy można powiedzieć na tyle to było trudne wybudowanie tego instrumentu, że fundacja amerykańska stwierdziła, że to jest ostatnia szansa, że powołują nowego dyrektora w 1994 roku właśnie w Stanach Zjednoczonych do prowadzenia tego projektu i jeśli to się nie uda, to więcej ten projekt na poszukiwanie fal grawitacyjnych nie będzie finansowany. No i się udało. Także to jest taki wstęp odnośnie tych panów. Chciałam tylko pokazać, że tych trzech panów to jest brat Devera, ponieważ Dever był już wtedy bardzo chory na demencję starczą. Był w domu opieki społecznej, w związku z tym jego brat przyjmował w jego imieniu wszelkiego rodzaju nagrody. Tutaj jest część tych nagród, ale później Państwo widzą, że pojawiają się następne nagrody w 2017 roku, gdzie już zamiast Devera był Barry Barish. Ale wszystko zaczęło się od Einsteina. I teraz przechodzimy, to znaczy ja bym nie chciała, żeby Państwo traktowali ten wykład jako wykład ogólnie o falach grawitacyjnych, czy też o ogólnej teorii względności. Nie mamy na to czasu, a szczerze mówiąc jest tutaj bardzo dużo odkryć i na temat każdego z tych odkryć, które mamy, należałoby poprowadzić oddzielny wykład. Ja tak tylko powiem kilka podstawowych rzeczy, żebyśmy mogli zobaczyć, że to, co odkryliśmy w tej chwili, co już jest przełomowe, jest tylko jakby takim wierzchołkiem góry lodowej, zapowiedzią tego, co jeszcze będziemy mogli zobaczyć w najbliższych latach. Zaczęło się od Einsteina, od jego ogólnej teorii względności, wspaniałej teorii, to jest tak zwana geometryczna teoria, piękna teoria, gdzie możemy za pomocą co prawda skomplikowanych równań, ale jest bardzo prosta taka poglądowo, że nie musimy używać czegoś, co być może dla wielu z Was, z Państwa jest niezrozumiałe, co to jest siła. Ja na przykład pamiętam, że jak uczyłam się fizyki, bo mówione, że jest taka siła, to fakt, że to działa, że to jest taki model matematyczny. Natomiast zastanawiałam się, skąd to tak naprawdę jabłko wiedziało o tym, że ma spaść na Ziemię? Jak to się objawiało? Czy jakieś informacje, jak te informacje przypływały z Ziemi do tego jabłka, że ono wiedziało, że ma spaść? A tutaj w tej teorii bardzo pięknie to jest wyjaśnione. Otóż Einstein, według Einsteina każda masa, z którą mamy do czynienia, zakrzywia to, co ją otacza, co jest nazywane czasoprzestrzenią. Nie oddzielamy już od czasu, od przestrzeni. Nie ma pojęcia czasu absolutnego. Czas jest związany z przestrzenią, tak zwana czasoprzestrzeń. W związku z tym tutaj mamy narysowaną Ziemię. Ziemia wykrzywia czasoprzestrzeń wokół siebie i to powoduje, że jeśli mamy taką wykrzywioną, zakrzywioną czasoprzestrzeń, to ona mówi innym obiektom, jak one mają się poruszać. Intuicyjnie można sobie to wyobrazić w ten sposób, że bierzemy jakąś ciężką kulkę, kładziemy ją powiedzmy na kanapie, wykrzywiona jest ta powierzchnia kanapy i gdybyśmy teraz puścili jakąś piłeczkę, na przykład ping-pongową, to ona będzie się poruszała tak, jak jest to zakrzywione. Jeśli ona blisko będzie tamtej kulki, to po prostu na nią spadnie albo przyleci dalej, jeśli będzie dalej. A więc masy zakrzywiają przestrzeń, natomiast przestrzeń kieruje ruchem mas. To jest bardzo piękna teoria. W zależności od tego, jak mamy zwarte obiekty, przez zwartość mam na myśli masę dzieloną przez promień danego obiektu, tak ta przestrzeń jest bardziej wykrzywiona bądź mniej. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa interesował się, skąd się biorą pewnego rodzaju obiekty we Wszechświecie, jak w ogóle gwiazdy ewoluują, jaki będzie koniec życia naszego Słońca. Być może niektórych z Państwa zmartwię, że jednak każda z gwiazd kończy swoje życie. I kończy życie na różne sposoby, w zależności od swojej masy. Im większa masa, tym większe prawdopodobieństwo, że taka gwiazda po pierwsze będzie żyła znacznie krócej, po drugie skończy swój żywot jako tak zwana czarna dziura. Ja zresztą zaraz Państwu najpierw taki obrazowy pogląd, że jeśli byśmy mieli taką samą masę,
Tutaj mamy przykładowo Słońce, to Słońce tak zakrzywi tą przestrzeń. Natomiast jeśli gwiazda kończy swoje życie i ma taką masę, że tak powiem, rzędu 8 mas Słońca, to skończy swoje życie jako gwiazda neutronowa. Polega to na tym, że pod koniec swojego życia gwiazda, kiedy przestaje palić reakcje jądrowe, kiedy już reakcje jądrowe we wnętrzu gwiazdy nie mają miejsca, wówczas taka gwiazda zaczyna się zapadać, bo nie ma żadnego sposobu, żeby mogła powstrzymać to swoje zapadanie w wyniku działającej siły grawitacji. Taka gwiazda zaczyna się zapadać i środek tej gwiazdy zapada się do tak zwanej gwiazdy neutronowej. Natomiast zewnętrzne gwiazdy jest odrzucane podczas wielkiej eksplozji, którą obserwujemy jako supernową. Te gwiazdy, które powstają, gwiazdy neutronowe, to są najgęstsze, stabilne obiekty we Wszechświecie. Nie wiem, czy Państwo są sobie w stanie wyobrazić, że to jest tak, jakbyśmy Słońce ścisnęli do 10 kilometrów. Czyli nasze Słońce zmieściłoby się w obrębie Warszawy. Tak? To jest gwiazda neutronowa. Ja o tym mówię, dlatego że to są jedne z najważniejszych obiektów, które mogą wytwarzać fale grawitacyjne. Jak to zaraz o tym powiem. Także wiele gwiazd kończy swoje życie jako gwiazdy neutronowe. Nasze Słońce skończy swoje życie jako tak zwany biały karzeł, czyli to będzie obiekt o masie rzędu masy Słońca, a promieniu rzędu Ziemi. Też dosyć gęsty obiekt, ale nie tak gęsty jak gwiazda neutronowa, której łyżeczka waży około miliarda ton. Jeśli byśmy mieli gwiazdę jeszcze większą, powyżej 8 mas Słońca, to ona skończy swoje życie jako tak zwana czarna dziura. My tego dokładnie nie rozumiemy, co to jest czarna dziura, ale można sobie wyobrazić, że jest to taki obiekt, który zapada się i nie znajduje żadnego sposobu na to, żeby powstrzymać grawitację. I wtedy określamy, że może być taka sytuacja, ten obiekt jest tak bardzo zwarty, że nawet światło w pobliżu takiego obiektu nie może z niego uciec. I tutaj taki jest rysunek poglądowy. Możemy sobie wyobrazić, że mamy tutaj taki horyzont czarnej dziury. Tutaj tą czarną dziurę napisałam, że to jest mniej więcej jakby masę Słońca ścisnąć do 3 kilometrów. Jeśli byśmy tutaj zaświecili jakąś latarkę, to jeśli promienie słoneczne idą w różnych kierunkach, promienie z tego nie słoneczne, tylko promienie świetlne idą z tego obiektu, to te, które są dosyć w pewnym oddaleniu od czarnej dziury, mają szansę od niej uciec z tego rejonu. Natomiast jak będą dostatecznie blisko, to już nie będą mogły z tego obszaru uciec. Po prostu nie będziemy tego obiektu widzieć. Stąd nazwa czarna dziura, że jeśli jest sytuacja tego typu, że promienie idą w kierunku tego obiektu, to już z tego tam nie mogą uciec. Ja tutaj pokazałam rysunek. Nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał Interstellar. Są tutaj na sali takie osoby. Super, bardzo się cieszę. Widzę, że wiele osób lubi filmy science fiction, to od razu część z osób, która się tak naprawdę nie zajmuje relatywistycznymi obliczeniami czarnych dziur i dyskami akrecyjnymi wokół nich, to na pewno taki rysunek mimo wszystko rozpoznają. To są prawdziwe, relatywistyczne obliczenia otoczenia czarnej dziury, wokół której jest trochę masy. To nie jest science fiction, proszę Państwa, to jest science w tym momencie, czyli rzeczywiście nauka. To są prawdziwe obliczenia i te obliczenia były przeprowadzane przez jednego z noblistów, przez Kipa Thorna, który nie dość, że brał udział w konferencji w 2015 roku, tutaj z okazji stulecia ogólnej teorii względności, to również w Centrum Naukowym Kopernik mówił wykład na temat Interstellar i mówił o fizyce, która właśnie miała miejsce, jak to wszystko, on był takim głównym konsultantem i wiele rzeczy, które wydają się naprawdę nieprawdopodobne, to są prawdziwe efekty ogólnej teorii względności, które są brane pod uwagę. Ja chciałam powiedzieć, że kluczem do tego rysunku jest to, co pokazałam na poprzedniej transparencji. Tutaj to, co widzimy, jest właśnie ten obiekt czarna dziura, z której światło nie może uciekać. Natomiast wokół tego obiektu mamy tak zwany dysk akrecyjny. To są sytuacje, które się zdarzają w prawdziwych sytuacjach astrofizycznych, że mamy jedną gwiazdę, koło niej czarną dziurę. Materia, która spada na tą gwiazdę, taki obiekt rotuje, tworzy taki dysk wokół niej. I to, co tutaj Państwo widzą, to jest ta czarna dziura, której nie widzimy, ale jej okolice to jest
dysk akrecyjny, który widzimy z tej strony tutaj z przodu od nas, natomiast to, co jest z tyłu za czarną dziurą, możemy zobaczyć i z góry, i z dołu. Jak to się dzieje? Może ktoś z Państwa w oparciu o to, co powiedziałam, może mi dać odpowiedź na ten, jak to jest możliwe, że możemy zobaczyć coś, co jest za jakimś obiektem, zobaczyć całą jego powierzchnię górną i dolną. Są ochotnicy? Dokładnie, przez zakrzywienie. Ten dysk jest na tyle blisko tej czarnej dziury, że jak światło z tego dysku idzie we wszystkich kierunkach, to część z tych promieni świetlnych jest zaginana i idzie do nas, ponad czarną dziurą. Z drugiej strony mamy analogiczną sytuację. Także możemy dzięki czarnej dziurze tak naprawdę zobaczyć, co jest za czarną dziurą, zarówno to na górze, jak i to na dole. Więc to jest taki jeden z przykładów, co się może dziać w okolicy czarnej dziury. Tutaj mamy, ojej, przeskoczyłam chyba obrazy z kipem Thornem, tak? Tutaj widzimy kipa Thorna jako konsultanta właśnie w tym filmie Interstellar. To dotyczyło, jak Państwo wiedzą, wybrania jednej z planet wokół czarnej dziury na naszą przyszłą planetę, ponieważ na naszej planecie bardzo źle się działo, duże zanieczyszczenie, no i gdzieś trzeba było uciekać i był pomysł, żeby właśnie uciec w to miejsce. Proszę Państwa, no to jest takie właściwie wypunktowanie najważniejszych rzeczy związanych z falami grawitacyjnymi, że w 1915 roku Einstein ogłosił swoją ogólną teorię względności, w której już czas nie był wartością absolutną, w której mieliśmy do czynienia z tą czasoprzestrzenią, jak również podstawowym założeniem było to, że prędkość światła nie jest nieskończona. W teorii Newtona prędkość światła, znaczy sygnały rozchodziły się z prędkością nieskończoną, czyli w praktyce wyglądało to w ten sposób, że jeśli jakaś gwiazda byłaby rozerwana na końcach wszechświata, to natychmiast my tutaj na Ziemi tą informację byśmy mieli. Tak oczywiście nie jest. Doświadczalnie zostało pokazane, że największą prędkością jest prędkość światła i w teorii Einsteina prędkość światła jest największą prędkością. W 1916 roku Einstein w takiej uproszczonej, zlinearyzowanej, tak zwanej zlinearyzowanej, używając zlinearyzowanych równań, czyli zakładając, że mogą być pewnego rodzaju rozwiązania falowe, pokazał, że mogą istnieć fale grawitacyjne, że natomiast nie wierzył w to, że te fale grawitacyjne rzeczywiście mogą nieść energię, że one mogą być prawdziwym bytem, a już na pewno po oszacowaniu w latach późniejszych można było zobaczyć, że to są bardzo małe zaburzenia, które nigdy, to było niewyobrażalne, żeby kiedykolwiek można było coś takiego zmierzyć eksperymentalnie. I co to są te fale grawitacyjne? Bo nie zdefiniowałam tego, prawda? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszechświat oglądamy za pomocą fal elektromagnetycznych. Państwo widzieli piękne zdjęcia z Hubble'a teleskopu, różnych astrofizycznych obiektów. Mamy też mnóstwo informacji, gdzie tworzą się wspaniałe, gdzie są siedliska tworzenia się gwiazd. To widzimy na przykład w podczerwieni. Mnóstwo też mamy obserwacji związanych z obserwacjami wszechświata w rentgenowskim promieniowaniu, czy też w ultrafiolecie. I tutaj mnóstwo, za każdym razem, jak mieliśmy aparaturę, która pozwalała na to, że mogliśmy oglądać wszechświat w różnych zakresach fal elektromagnetycznych, z tym były związane odkrycia. Tak na przykład odkryto gwiazdy neutronowe, zaobserwowano gwiazdy neutronowe dzięki temu, że udało się zbudować aparaturę do obserwacji wszechświata w promieniowaniu radiowym. Odkryliśmy w ten sposób pulsary, czyli zostało pokazane wtedy, że tak szybkie zmiany, które obserwujemy, mogą być związane tylko z rotacją tych gwiazd neutronowych, o których Państwo powiedziały. Taki model jest latarni morskiej, że taka gwiazda neutronowa może być też pulsarem, czyli że ona z pewnych miejsc wysyła promieniowanie radiowe, które my obserwujemy podczas gdy ona się kręci wokół swojej własnej osi. To było wielkie odkrycie i potwierdzenie tego, że te obiekty, o którym Państwu mówię, o gwiazdy neutronowe, czyli najgęstsze stabilne obiekty, istnieją we wszechświecie. Tak jest w przypadku fal elektromagnetycznych. W przypadku fal grawitacyjnych
jest to zupełnie inny rodzaj oddziaływania. To nie są fale, które rozchodzą się w czasoprzestrzeni. Fale grawitacyjne są to oscylacje samej czasoprzestrzeni. Samej czasoprzestrzeni. Mamy zupełnie jakościowy, inny sposób obserwacji wszechświata. W związku z tym było wiadomo, że jeśli uda nam się po raz pierwszy zaobserwować fale grawitacyjne, jeśli uda nam się zbudować wystarczająco dokładną aparaturę, to na pewno konsekwencją tego będą fundamentalne odkrycia. Dlaczego? Dlatego, że fale grawitacyjne bardzo słabo oddziałują z materią. Jest to, jeśli chodzi o eksperymenty, jest to bardzo trudne, bo to znaczy, że jest bardzo trudno je zarejestrować. Natomiast jeśli chodzi o astrofizykę, czy też o fizykę fundamentalną, to jest świetna wiadomość. Jeśli one słabo oddziałują z materią, to znaczy, że jeśli mamy gdzieś odległe źródło, gdzieś we wszechświecie, ono emituje fale grawitacyjne, to ta informacja niezaburzona do nas dociera. Czyli my mamy informację o danym obiekcie, taką, jak ten obiekt wyglądał w danym momencie, kiedy tą informację wysyłał. W przypadku elektromagnetycznego promieniowania jest duży problem, dlatego że promieniowanie elektromagnetyczne jest absorbowane, jest odbijane, nie możemy zobaczyć, jak wygląda nawet dokładnie centrum naszej galaktyki, już nie mówiąc o innych galaktykach, ponieważ po drodze jest ono bardzo osłabiane, zniekształcane. I musimy w oparciu o ten obraz, który uzyskujemy, jakby obliczać, zgadywać, jak to wygląda. Fale grawitacyjne nie. One są dokładnie takimi, jak zostały wyemitowane. Czyli jeśli na przykład mamy wybuch supernowej i chcielibyśmy się dowiedzieć, co jest w środku, na przykład tam byłaby rotująca jakaś gwiazda neutronowa, która nie byłaby, która byłaby asymetryczna, to my ją zobaczymy. To, że to jest zakryte poprzez wybuch, poprzez tą materię, nam nie przeszkadza, ponieważ to przenika przez nią. Tutaj mamy informacje tego typu, że to było założenie, teraz już nie jest, że fale grawitacyjne, czyli te oscylacje samej przestrzeni, rozchodzą się z prędkością światła. To było założenie. My w tej chwili dzięki ostatniej obserwacji, o której zaraz Państwu powiem, mamy bardzo dokładny pomiar rozchodzenia się fal grawitacyjnych i rzeczywiście te fale grawitacyjne rozchodzą się z prędkością światła. Także to jest jedno z fundamentalnych pytań, na które znaleźliśmy odpowiedź. Są to fale poprzeczne, które są generowane przez masywne obiekty, które są asymetryczne i które podlegają, znaczy poruszają się dostatecznie szybko. Nie wszystkie obiekty, o których mówiłam, czyli czarne dziury, gwiazdy neutronowe, jeśli one są dokładnie symetryczne, one nie emitują fal grawitacyjnych. Potrzebna jest pewnego rodzaju asymetria. Tutaj nie wiem, czy ktoś z Państwa się domyślił, co ja tutaj mam za obrazek. To jest tak naprawdę pokazanie, jak dwie gwiazdy neutronowe krążą wokół siebie i one emitują fale grawitacyjne. Ale teraz mówimy o falach grawitacyjnych tak dosyć ogólnie i takie podstawowe informacje. Natomiast istotnym przełomem tak naprawdę, jeśli chodzi o fale grawitacyjne, to była praca profesora Andrzeja Trautmana, który tutaj jest, ponieważ ta praca dała nadzieję na to, że rzeczywiście warto jest czynić próby obserwacji fal grawitacyjnych. Wówczas młody doktorant tutaj na Uniwersytecie Warszawskim pokazał, że fale grawitacyjne niosą energię, że to jest tylko kwestia czasu tak naprawdę, kiedy te fale będziemy mogli zobaczyć. To naprawdę jest przełomowe, to były prace przełomowe. Jeśli Państwo są tym zainteresowani, to była tutaj, tak jak powiedział już Piotr w zapowiedzi, był bardzo ciekawy wykład profesora Andrzeja Trautmana. On jest na YouTubie dostępny. Mogą Państwo posłuchać o tych początkach prowadzących, o tym dużym kroku związanym z na drodze odkrywania fal grawitacyjnych. I muszę Państwu powiedzieć, że my tak trochę marzyliśmy o tym, żeby właśnie profesor Andrzej Trautman był jednym z noblistów tegorocznej Nagrody Nobla, chociaż nie jest tak łatwo dostać Nagrodę Nobla za teoretyczne przewidywania, nawet jeśli ich konsekwencją jest później detekcja
fal grawitacyjnych. Następnie, proszę Państwa, mówiłam trochę o tych źródłach fal grawitacyjnych. Możemy się zapytać, skąd my możemy wiedzieć o tym, że fala grawitacyjna przechodzi? Skąd my możemy wiedzieć, jak ta fala grawitacyjna działa na nas, na otoczenie? Otóż to działanie fal grawitacyjnych jest specyficzne. Polega to na tym, że gdyby Państwo, na przykład tak jak ja tutaj stoję, fala grawitacyjna by się propagowała w moim kierunku, to ona by spowodowała zmiany w moim kształcie jakby. To znaczy najpierw ja byłabym wysoka i szczupła i wolałabym zostać w tej pozycji, ale niestety za chwilę byłabym niska i gruba. Więc to jest taka trochę gimnastyka, która jest wykonywana z przedmiotem, na który działa fala grawitacyjna. No ale ja jestem, tak jak i Państwo, mamy dosyć mały rozmiar i tutaj nie wiem, czy to dobrze jest widoczne, to jest tak symbolicznie zapisane, że pierwsza rzecz, która jest ważna tutaj do zapamiętania, my nie obserwujemy strumienia cząstek, tak jak na przykład obserwuje się strumień fotonów, które dochodzą z astrofizycznych źródeł różnego typu. My obserwujemy to, co nasze detektory mierzą, to jest amplituda fali. Amplitudę łatwo sobie wyobrazić, prawda? Jak mamy fale morskie, no to mówimy, o jakie mamy dzisiaj wysokie fale, czyli o dużej amplitudzie, tak? Natomiast fale małe to o małej amplitudzie. I tutaj mamy taki wzorek, który jest powiedziane, że zmiany długości jakiegoś przedmiotu są tym większe dla ustalonej wielkości fali, są tym większe, im większa jest długość. Czyli jak mamy długi przedmiot, to on się będzie bardziej zmieniał niż przedmiot, który jest bardzo króciutki. Teraz proszę Państwa, no to nie jest informacja bardzo wesoła. Ach, tutaj miałam pokazać wcześniej, co to dotyczyło tego punktu związanego z profesorem Andrzejem Trautmannem, że oprócz Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej też był oczywiście dostrzeżony przez jego wyniki były dostrzeżone również w tym, że został odznaczony krzyżem komandorskim. Ostatnio, także no nie wiem, będziemy pracować nad Nagrodą Nobla za fale grawitacyjne z tego ostatniego odkrycia, więc może uda się coś tutaj zadziałać. Jak się nie udało za pierwszym razem, to może uda się za drugim razem. Tutaj jeszcze wracamy do tych fal grawitacyjnych. Otóż proszę Państwa, tutaj co pokazałam, to jest, mamy masy, które są ułożone w takie kółko. To nie ma specjalnego znaczenia, ale są ułożone w kółko. To jest pokazane to, co przed chwilą Państwu powiedziałam. Jeśli fala grawitacyjna propaguje się prostopadle do tej tablicy, to zwęża i wydłuża i później jest w drugą stronę tego typu sytuacja. I ta względna amplituda, czyli stosunek odległości do zmiany odległości, to jest ta amplituda, która jest amplitudą fali pochodzącej ze źródła fal grawitacyjnych, astrofizycznego, które wyemitowało tą falę. Ale proszę Państwa, to jest 10 do -21. Taka amplituda fali z bardzo silnych źródeł fal grawitacyjnych, najsilniejszych, jakimi są dwie czarne dziury. Trudno sobie to jest wyobrazić, bo to jest około 1/1000 promienia protonu. To jest taka różnica w długości, ale to jest niesamowite i dlatego tych trzech amerykańskich naukowców dostało Nagrodę Nobla, bo udało się wybudować taki instrument, za pomocą którego było możliwe zmierzenie tak małej różnicy, rzędu 1/1000 promienia protonu. To jest niewyobrażalne, że taka fala grawitacyjna gdzieś wyemitowana daleko w kosmosie doszła do nas, spowodowała to, że instrument się zatrząsł, właśnie jakby wychylenia były tego rzędu i to się okazało się to być możliwe i to miało miejsce. Tutaj pokazuję taki schemat detektora. Nie wiem, czy Państwo widzą, są to takie dwa ramiona interferometru. Zresztą o tym mówił Tomasz Bulik. Też Państwo dokładnie będą mogli to sobie obejrzeć. Ja tylko pokażę tak w skrócie, bo nie mamy specjalnie dużo czasu. To jest pokazane, jak detektory fal grawitacyjnych działają. Otóż używamy światła do mierzenia długości ramion interferometrów. Mamy dwa ramiona. W przypadku LIGO to są
ramiona o długości 4 km jest wiązka światła laserowego, która jest wypuszczana, rozdzielana na dwa kierunki. I w momencie, kiedy fala grawitacyjna nie przechodzi, te ramiona są równe i tak jest to dobrane wszystko, żeby się te fale nawzajem wygaszały. To znaczy w momencie, kiedy wraca z powrotem światło, wiązka laserowa z powrotem wraca i tutaj patrzymy, co się dzieje w detektorze, to wtedy nic nie widzimy, po prostu one są wygaszane. W momencie, kiedy mamy tą gimnastykę, o której mówiłam, czyli idzie fala grawitacyjna, skraca nam jedno ramię, następnie wydłuża i tak dalej, to wówczas mamy sygnał. I my tak naprawdę co otrzymujemy, to widzimy, jak amplituda fali zmienia się w czasie. Amplituda od danego źródła. I to, co chciałam Państwu powiedzieć, że tak jak każdy z nas ma coś charakterystycznego, to są odciski palców. Jeśli ja bym miała bazę wszystkich odcisków palców wszystkich z Państwa i ktoś by tutaj dotknął tego stołu, to bym mogła powiedzieć, co to jest. Również tak samo jest w przypadku astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych. Każde źródło ma taki odcisk palca. Jest charakterystyczny kształt tego sygnału, tej amplitudy od czasu, w zależności od tego, z jakim źródłem mamy do czynienia. Tak wyglądały detektory pierwszej generacji fal grawitacyjnych, bo proszę Państwa, my tak naprawdę w latach 2002-2011 obserwowaliśmy wszechświat w falach grawitacyjnych i przez tyle lat analizowaliśmy dane i nic nie zobaczyliśmy. Zwiększaliśmy. Także pozyskiwanie środków na badania teoretyczne, co moglibyśmy zobaczyć w detektorach fal grawitacyjnych, było naprawdę bardzo utrudnione, bo tyle lat najpierw trwała walka o to, żeby zdobyć fundusze na budowę detektorów fal grawitacyjnych LIGO i Virgo. Virgo to jest w Polsce. Chciałam tutaj pokazać, że tutaj mamy detektor jeden LIGO, tutaj mamy drugi detektor LIGO. One były w dwóch miejscach zlokalizowane, w Hanford i w Livingston w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mamy swój detektor Virgo, w którym Polska, w budowie którego Polska miała swój udział. Nasza grupa Polgraf brała udział nie tylko w analizie danych fal grawitacyjnych z tych detektorów Virgo-LIGO, ale również nasi inżynierowie pracowali przy tym detektorze Virgo i również środki finansowe różnego typu części do tej aparatury były wytwarzane i produkowane na potrzeby do tego detektora. To były detektory pierwszej generacji. Proszę zwrócić uwagę na zakres częstości. Od 10 Hz do 1 kHz to jest zakres fal grawitacyjnych, w jakich mogliśmy obserwować, a to znaczy, że to odpowiada obserwacjom dwóch czarnych dziur czy dwóch gwiazd neutronowych o gwiazdach masowych, czyli takich o masach czarnej dziury, o masach mniejszych niż co ma Słońca. Gdyby one się do siebie zbliżały, następnie zderzały, to taka jest czułość tych detektorów. To taka krótka charakterystyka, że w detektorze Virgo, przy detektorze Virgo mamy, powstał detektor Virgo dzięki kolaboracji francusko-włoskiej, następnie Polska, Włochy, Holandia i Hiszpania do tego dołączyły i później brały udział w budowie detektorów jeszcze bardziej czułych niż ta pierwsza generacja. Detektory LIGO mają 4 km, miały 4 km i tak nadal mają. Jest około 1000 członków, tutaj 250 członków. Z Polski 15 uczonych bierze udział w tym eksperymencie z 8 instytucji naukowych. No i to tak wygląda w rzeczywistości. Jak Państwo są zainteresowani, to można pojechać do detektora Virgo, obejrzeć, jak to wygląda. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dużo pracuje doktorantów. To jest naprawdę otwarta współpraca i wszyscy ci, którzy są zainteresowani tym, żeby odkrywać i zdobywać kolejne nagrody Nobla, zapraszani są do pracy przy tym eksperymencie, pod warunkiem, że lubią matematykę i lubią obliczenia numeryczne, bo naprawdę trzeba ciężko pracować. Ja tylko chciałam, znaczy pokazuję tutaj bardzo istotny obrazek. Otóż w momencie, kiedy można było się załamać, że nic nie widzimy, jednak natura przyszła nam z pomocą. Otóż przyszła z pomocą nie z dziedziny fal grawitacyjnych, tylko właśnie dzięki obserwacjom fal elektromagnetycznych radiowych udało się pokazać, że Einstein ma rację.
Oczywiście nie można było zaobserwować fal grawitacyjnych, ale w sposób pośredni było to potwierdzenie, że fale grawitacyjne istnieją. Co tutaj mamy? Mamy tutaj dwie gwiazdy neutronowe, o których Państwu mówiłam. Jedna z nich była pulsarem. I Halsey Taylor, a później Weisberg, obserwowali ten układ przez bardzo długi okres czasu. I okazało się, że dwie gwiazdy neutronowe, wiedzieliśmy, co się dzieje w układzie dzięki temu, że przez cały czas sygnał był wysyłany przez ten pulsar. Także mieliśmy bardzo, bardzo częste takie monitorowanie tego, co się dzieje. I okazuje się, że jak zebrano te dane, teraz to już te dane są pociągnięte do 2017 roku, ale okazało się, że te gwiazdy neutronowe zbliżają się do siebie, one kręcą się wokół siebie, ale coraz są siebie bliżej. I gdyby teraz to są punkty obserwacyjne, a ta linia ciągła, to jest linia, która została, jest to linia teoretyczna, wynikająca z ogólnej teorii względności. To zostało policzone dokładnie, jak powinna, ile tej energii powinno być tracone w wyniku fal grawitacyjnych z takiego układu dwóch gwiazd neutronowych. Zostało to policzone przez Thibaut d'Amour, wybitnego naukowca francuskiego. I okazuje się, że to się rewelacyjnie zgadza. To znaczy, że ten układ się zacieśnia dokładnie tak, jak Einstein przewidział, że powinien się te gwiazdy zbliżać do siebie w wyniku emisji fal grawitacyjnych. Ta dokładność jest niesamowita. Wiemy, że ten układ skraca się co roku 75 mikrosekund, czyli to są niewielkie zmiany. I że gwiazdy neutronowe w tym układzie połączą się za 140 milionów lat. To było coś, co nam bardzo pomogło, dlatego że no, Halsey Taylor dostali Nagrodę Nobla w ogóle za obserwację tego układu, bo różnego typu, innego typu efekty ogólnej teorii względności też zostały w tym układzie pomierzone. Ale to dawało nadzieję, tak, rzeczywiście natura nam pokazuje, że fale grawitacyjne są emitowane. Pozostaje nam tylko walczyć o to, żeby zbudować aparaturę, dzięki której zobaczymy wszechświat w widzianych falach grawitacyjnych. Dlatego, że proszę Państwa, fale grawitacyjne przez to, że słabo oddziaływują, mogą nam pokazać takie zjawiska, których w żaden inny sposób nie możemy zaobserwować. Tak? Fale grawitacyjne po prostu mówią nam również o zjawiskach, które są niewidoczne w falach elektromagnetycznych. Więc to była taka nasza nadzieja. I to jest, przepraszam, że to jest po angielsku, tylko dwa słowa na ten temat. Dlatego, że te detektory pierwszej generacji, to nie były tylko detektory LIGO i Virgo, ale również GEO w Niemczech i również TAMA w Japonii, obserwowały wszechświat przez dosyć długi okres czasu. Nie było żadnej detekcji, ale to, co było niesamowitym sukcesem, to to, że pokazaliśmy, że przy tej technologii, jaka była wtedy, byliśmy w stanie osiągnąć taką czułość, jak była przewidziana teoretycznie, że byliśmy w stanie osiągnąć ten pułap 10 do minus 21. Ale nic nie zobaczyliśmy. Była znowu walka o zbieranie funduszy na to, żeby zwiększyć czułość tych detektorów, bo zdawaliśmy sobie sprawę przy pierwszej generacji detektorów, że musielibyśmy mieć szczęście, że jakaś supernowa, która byłaby niezbyt, powiedzmy, sferycznie symetryczna, by wybuchła gdzieś blisko nas, albo może mielibyśmy to szczęście, że jakieś dwie gwiazdy neutronowe gdzieś by się zderzyły niedaleko nas i wtedy byśmy zobaczyli. Ale wiedzieliśmy o tym, że potrzebujemy technologii, żeby zwiększyć tą czułość tych detektorów. I nasze marzenie teraz się ziszcza, bo w 2019 roku będziemy mieli, znaczy nasze detektory w tej chwili są wyłączone, są modernizowane po to i będzie prowadzony jeszcze jeden sezon obserwacyjny i później następny już docelowy w 2019 roku, że będą 10 razy bardziej czułe niż detektory, które mieliśmy. Co to znaczy 10 razy bardziej czułe? To znaczy, bo amplituda maleje z promieniem. Czyli jeśli my będziemy detektory bardziej, 10-krotnie bardziej czułe, to będziemy sięgać 10 razy dalej. I tutaj jest tak pokazane, to jest LIGO pierwszej generacji, a tutaj mamy, jak daleko będziemy sięgać w przypadku, kiedy będziemy mieli już tą docelową czułość. Jeśli 10 razy dalej sięgamy, to mogą Państwo sobie policzyć, ile będziemy mieli obiektów więcej w takiej objętości, tak? Bo to jest 10 do trzeciej, czyli 1000 razy więcej obiektów
będziemy obserwować, niż obserwowaliśmy za pomocą detektorów pierwszej generacji. Oczywiście ktoś powie, obserwowaliście zero, w związku z tym 1000 razy 0 to jest zero, czyli nic nie zobaczycie. Ale już wiemy, że ten Nobel został przyznany i że jednak trochę wystarczyło zwiększyć czułość 4-krotnie, nie 10-krotnie, ale 4-krotnie i mieliśmy pierwsze odkrycia. Tutaj jest pokazane, najpierw mieliśmy tak zwany sezon obserwacyjny pierwszy, który był przedłużony do stycznia ze względu na to, że już były pierwsze odkrycia fal grawitacyjnych. Następnie obserwowaliśmy od roku 2016, od 30 listopada do 25 sierpnia tego roku i zgodnie z planem dołączyło Virgo, bo my mamy inną technologię jednak w detektorze Virgo i potrzebowaliśmy planowo więcej czasu na to, żeby dokonać tej modernizacji, żeby dołączyć do LIGO i następnie planowane są inne detektory fal grawitacyjnych KAGRA w Japonii, jak i trzeci LIGO w Indiach, które są nam bardzo potrzebne i w najbliższej przyszłości dołączą, zaraz o tym powiem. To, co jest istotne, to to, że już w tym pierwszym sezonie obserwacyjnym, czego się nie spodziewaliśmy, tylko włączyliśmy detektory i bach, i było uderzenie. I to takie uderzenie, tak zatrzęsły się nasze detektory, że mogę powiedzieć, że po tych latach prób i być może zniechęcenia dla wielu osób, potrzebowaliśmy czegoś tak mocnego, żeby naprawdę uwierzyć, że to, co spowodowało drganie naszych detektorów, to było astrofizyczne źródło fal grawitacyjnych, prawdziwe. I to nie było byle jakie źródło fal grawitacyjnych, dlatego że to były dwie czarne dziury i to o bardzo dużych masach, o takich masach, jakich się nie spodziewaliśmy. Sądziliśmy, że masy czarnych dziur tak standardowo powinny być poniżej 10 mas Słońca, każda z czarnych dziur. A tutaj okazało się, że te masy są znacznie większe. To był nasz reprezentant LIGO, który 11 lutego na konferencji prasowej ogłosił pierwszą detekcję fal grawitacyjnych. My w Polsce też mieliśmy tutaj konferencję prasową. Wszystkie konferencje prasowe kolaboracji odbywały się o tej samej godzinie 11 lutego, o godzinie 16:30 i nikt miał nie puścić pary do tego momentu. Wszyscy mieliśmy przekazane, co mamy mówić, żeby to było jasne, żeby nie było przekłamania i tak dalej. To było wielkie, wielkie wydarzenie. No i co to było? To było oczywiście detekcja dwóch detektorów LIGO, ponieważ Virgo jeszcze było modernizowane. No trochę szkoda, że Virgo się nie załapało na tą pierwszą turę, bo wtedy ktoś Nobla by dostał z kolaboracji Virgo. No, ale tak było, jak było. Bardzo się cieszymy, bo jednak wspólnie od 2007 roku nie konkurowaliśmy już ze sobą, to znaczy detektor Virgo z LIGO już kolaboracje nie konkurowały ze sobą, kto tego Nobla dostanie pierwszy i kto coś zaobserwuje, tylko połączyliśmy siły i na podstawie tego porozumienia wszystkie dane są wspólne i my wspólnie analizowaliśmy te dane z detektorów LIGO, no bo one wtedy działały. Sygnał doszedł do obydwu detektorów, one są od siebie oddalone o 3000 kilometrów. I najpierw zadrgał w jednym detektorze 7, później milisekund w drugim i dzięki temu wiedzieliśmy, gdzie mniej więcej, z którego kierunku pochodzi ten sygnał, który zaobserwowaliśmy. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Ja pożyczyłam tutaj laptopa i dzięki temu mogę film pokazać, z czego się bardzo cieszę, bo jakoś u mnie nie szło. To jest pokazane to, co zaobserwowaliśmy. Oczywiście to jest wizja artystyczna. I proszę, tutaj wiem, że ten niebieski chyba nie jest dobrze widziany, ale tutaj Państwo widzą, jak wygląda kształt tego sygnału. To jest amplituda fali w czasie, kiedy zbliżają się do siebie dwie czarne dziury o takich masach, jakie zaobserwowaliśmy w tym pierwszym zdarzeniu. Widzą Państwo, że na początku to wygląda bardzo nudno, prawie tak samo. Ta fala się nie za bardzo zmienia. Natomiast później, jak one są coraz bliżej siebie, to ta amplituda fali jest coraz większa, czyli mamy najsilniejszy sygnał i coraz większa jest częstotliwość. Proszę zwrócić uwagę. Tutaj mamy spowolnione na chwilę już łączenie się horyzontów dwóch czarnych dziur i następnie ta czarna dziura jeszcze przez jakiś czas wyemitowywuje swoją asymetrię, tak? Bo dwie czarne dziury połączyły się i później ona jeszcze oscyluje.
My to wszystko możemy matematycznie opisujemy, tylko dzielimy to na trzy różnego typu fazy. Ponieważ tą pierwszą, teraz Państwu pokażę, tak wyglądał prawdziwy sygnał. Prawdziwy sygnał, który został zaobserwowany w Hanford, to co Państwu pokazałam, że na początku ten sygnał jest taki stabilny, ta częstotliwość jest jakaś określona, później ta częstotliwość wzrasta, amplituda wzrasta. I następnie tutaj są nałożone sygnały z drugiego detektora, bo my, jeśli nawet mamy silny sygnał w jednym z detektorów, my nie ogłaszamy, że jest odkrycie. My musimy mieć, żeby mieć pewność, że to jest dokładnie astrofizyczne źródło takie, a nie inne. My musimy mieć koincydencję. I tutaj jest koincydencja, czyli to, że ten sygnał rzeczywiście obserwujemy w obydwu detektorach LIGO i tutaj widać, jak to się rewelacyjnie zgadza. Tutaj jest pokazana zależność częstotliwości od czasu, czyli my zaobserwowaliśmy te czarne dziury mniej więcej na częstotliwości 300 Hz, czyli częstotliwość tych zmian była 30 Hz, a następnie ta częstotliwość wzrastała, amplituda wzrastała i taki sygnał nazywamy chirp. Ja żałuję, że nie zdążyłam, znaczy nie mogłam odnaleźć takiego fajnego maila, co w naszym kolaboracji był rozprowadzany, bo w New York Times, jak tylko już było ogłoszone odkrycie fal grawitacyjnych, to chirp, to znaczy inaczej ćwierk, i to jest taki sygnał, jak wydają z siebie niektóre ptaki, ponieważ tutaj nie byłam pewna, czy pójdzie dobrze ten sygnał, więc to jest, ja często tak piszczę i bardzo lubię to robić, bo to tak rozwesela bardzo poważną widownię nieraz, że w przypadku tych dwóch czarnych dziur to by było coś takiego. Gdyby były to gwiazdy neutronowe, to było coś takiego. No nie wiem, czy to tak dokładnie, ale w przypadku czarnych dziur mniej więcej tak to wygląda, to się nazywa chirp. No i teraz odnośnie tego obrazka, w New York Times siedzą sobie takie dwa ptaszki na drzewie. Jeden do drugiego mówi, słuchaj, czy to ty coś do mnie mówiłeś, czy akurat przyleciała fala grawitacyjna z dwóch zderzających się czarnych dziur. Także tak to wygląda. Naprawdę bardzo uroczy obrazek. To był chyba na pierwszej stronie New York Times, właśnie zaraz po ogłoszeniu fal grawitacyjnych, no bo to jest taki mniej więcej sygnał. I to jest niesamowite. Widzą Państwo, że mamy zaledwie kilka takich wahnięć. Co my z tego widzimy? My widzieliśmy, że dwie czarne dziury o masach około 30 mas Słońca, znaczy jedna 36 mas Słońca z pewnym błędem, druga 29 mas Słońca, zbliżały się do siebie, 8 razy się okrążyły, następnie połączyły się ich horyzonty, powstała jedna oscylująca taka jeszcze trochę czarna dziura o masach 62 mas Słońca. I jak się sobie przeprowadzimy prostą matematykę, proste obliczenia matematyczne, dodamy sumę tych dwóch czarnych dziur, mas tych dwóch czarnych dziur przed zderzeniem i później masy tej czarnej dziury, którą niezależnie wyznaczamy, robiąc obliczenia właśnie takiego tak zwanego ring down, czyli tej czarnej dziury z takiej oscylującej, to wychodzi nam, że to się nie zgadza, że trzy masy Słońca zniknęły gdzieś tam. Co się z nimi stało? Trzy masy Słońca zostały wyemitowane w postaci fal grawitacyjnych we wszystkich kierunkach. I to jest to, co zaobserwowaliśmy. I to jest bardzo piękny obrazek, bo tutaj pokazuje nam, co się po kolei działo. I tutaj Państwo mają zarówno prędkość, to jest prędkość, z jaką poruszały się te czarne dziury, a tutaj mamy odległość między tymi czarnymi dziurami. Tutaj widzimy, że te czarne dziury już się ze sobą połączyły, a prędkość, jaka była osiągnięta, to była prędkość większa niż połowa prędkości światła. Czyli mieliśmy czarne dziury, pomiędzy którymi była odległość zaledwie 150 km, tak masywne, które okrążały jedna drugą, następnie połączyły się i to w tak zawrotnej prędkości. Także ten film oczywiście nie oddaje dynamiki tego procesu. To było spowolnione, żeby Państwo mogli zaobserwować, co się dzieje, ale to, że zostało wyemitowane trzy masy Słońca, to pokazuje, w tak krótkim czasie, to wszystko trwało zaledwie 150 milisekund. Takie całe zjawisko. Niesamowite, prawda? 150 milisekund to wszystko trwało. I gdybyśmy policzyli sobie, jaka energia została wyemitowana w tym krótkim czasie, to gdybyśmy wzięli wszystkie gwiazdy we wszystkich galaktykach, które wysyłają promieniowanie elektromagnetyczne,
to energia, która została wysłana, wyemitowana w tym krótkim czasie, w tym zjawisku, była 100 razy większa niż cały wszechświat wyświecił w promieniowaniu elektromagnetycznym w tym czasie. Czyli to było najbardziej energetyczne zjawisko, jakie kiedykolwiek się udało nam zaobserwować. I to jest niesamowite, że takie zjawiska, jak teraz policzyliśmy, zobaczymy, przyszłość pokaże, ile tak naprawdę ich jest, ale to się zdarzają tak mniej więcej w całym wszechświecie, no tak mniej więcej jedno na 5 minut, a my tego w ogóle nie czujemy, tak? Detektory były potrzebne, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje. To było niesamowite odkrycie, bo po raz pierwszy obserwowaliśmy czarną dziurę. Do tej pory nikt czarnych dziur nie oglądał, tylko wiemy w sposób pośredni, że taka czarna dziura, której oczywiście nie widzimy, jest w układzie podwójnym. Obserwujemy towarzysza i widzimy, że ten towarzysz po prostu kręci się wokół czegoś, czego nie widzimy. I możemy oszacować, że ten możemy oszacować masę tego obiektu niewidocznego. No i sądzimy, że jeśli to jest więcej niż 3 masy Słońca, że to jest czarna dziura. Czyli w sposób pośredni. Tutaj obserwowaliśmy czarne dziury. Nie dość, że obserwowaliśmy czarne dziury, obserwowaliśmy cały proces łączenia się. Pokazaliśmy, że fantastycznie to się zgadza z przewidywaniami ogólnej teorii względności. To zjawisko miało miejsce ponad 1 300 000 000 lat temu. Czyli to też jest niesamowite, że to się wydarzyło ponad 1 000 000 lat temu i przyszło do nas akurat wtedy, kiedy byliśmy na to gotowi. Także to jest niesamowite, to był naprawdę dar. Co lepsze, nie tylko moja grupa, która zajmuje się łączącymi się czarnymi dziurami, gwiazdami neutronowymi, to zobaczyła w danych. Również jest inna grupa, która ma zupełnie inny sposób wyszukiwania sygnału, tak zwanego wybuchowego sygnału, bo to była wielka katastrofa. I to oni pierwsi, zaledwie 3 minuty po tym, jak zadrgały te detektory, takim kodem na szybkie wyszukiwanie zobaczyli, że jest coś mocnego. Dali nam cynk i my wtedy zaczęliśmy przeszukiwać nasze dane. Mówimy, tak, tak, jest w obydwu detektorach. Wyznaczyliśmy masy, wyznaczyliśmy położenie na niebie tego źródła z bardzo kiepską dokładnością, bo mając 2 detektory, to bardzo kiepsko ta dokładność, ta obserwacja, znaczy lokalizacja jest wyznaczana. Odległość wyznaczyliśmy i różnego typu inne informacje na temat tych czarnych dziur. Także jest pokazane, że czarne dziury istnieją. Jest pokazane, że czarne dziury nie dość, że istnieją, to jeszcze istnieją również w układach podwójnych i że się zderzają we wszechświecie i że to ma miejsce. Także to jest bardzo ciekawa informacja. No i będziemy to oglądać coraz więcej tych zjawisk, ale nie tylko. To jest takie podsumowanie sezonu obserwacyjnego 1 i 2 i mogą Państwo powiedzieć, ojej, co za nudy na pudy, wszędzie to samo. Otóż każde z tych zjawisk jest zupełnie inne. To jak duża jest, jak dużo, bo my mamy czułość tylko od 10 Hz, więc nie możemy widzieć tego początka fazy zbliżania się do siebie 2 czarnych dziur. Im większa masa, tym mniejsza częstość, przy których one się zderzają, te czarne dziury. I to jest ten pierwszy układ, te tutaj informacje, które są napisane, GV 1512, na przykład 26, to jest data. To jest, że to było w 2015 roku, w lutym, 26 lutego i tak dalej. To mamy, wtedy mieliśmy takie 3 pewne detekcje. Widzimy, że tutaj te masy są najmniejsze, tych 2 czarnych dziur. Każdy z tych obserwacji tak naprawdę dawał nam unikatowe informacje innego typu. Ja nie mam czasu o tym mówić, bo chciałam jeszcze Państwu powiedzieć o innych rzeczach, a widzę, że już dużo czasu nie mamy. Tak, ile mamy czasu? 5 minut, dobrze. No to dobrze. To mamy takie porównanie. Niech Państwo zobaczą, że tutaj mamy tych... Tutaj nic nie jest, że tak powiem, nie ma żadnej ważnej informacji na osi X. Jest po prostu pokazane, tutaj są masy czarnych dziur, tych kandydatów na czarne dziury. I widzą Państwo, stąd nasze przekonanie, że czarne dziury to raczej powinny mieć masy około 10 mas Słońca, potem mamy około 5, 3 i tak dalej. Niektóre z nich mają kilkanaście mas Słońca, ale zawsze poniżej 20 mas Słońca. Podczas gdy tutaj są masy tych czarnych dziur, które obserwowaliśmy zarówno podczas tego sezonu obserwacyjnego pierwszego, jak i drugiego. I widzą Państwo, że one są naprawdę znacznie większe. I ja uważam, że to jest, znaczy tak sądzimy, że jest to efekt selekcji, ponieważ mamy detektor, jaki mamy, to obserwujemy najsilniejsze źródła fal grawitacyjnych, czyli te obiekty, te czarne dziury, które mają największe masy.
Sądzę, że jak będziemy mieli coraz lepszą czułość, to również będziemy obserwować te mniejsze czarne dziury. Te masy są bardzo istotne, ponieważ będą nam mówiły o tym, jak tak naprawdę przebiegała ewolucja we wszechświecie. Będziemy coraz dalej sięgać. Im większe masy, tym będziemy mogli je zobaczyć z większej odległości. To jest bardzo intuicyjne, prawda? Jak mamy zwykłą jakąś gwiazdę, którą obserwujemy, im jaśniejsza gwiazda, tym zobaczymy ją z większej odległości. To samo tutaj, tą istotną informacją to są masy czarnych dziur w układach podwójnych. No i to tutaj może nie ma co się specjalnie tym chwalić, bo to jest pokazane, z jaką dokładnością znajdowaliśmy lokalizację danego źródła, mając tylko detektory LIGO, tutaj dla poszczególnych tych źródeł. I dlaczego to jest istotne? Otóż my mamy podpisane porozumienia z około 80 instrumentami różnego typu elektromagnetycznymi. Mamy taką umowę, że jeśli tylko zobaczymy jakiś ciekawy sygnał, to wysyłamy tak zwany alert do tych obserwatoriów i oni starają się obserwować niebo w tym pasie, które im przesyłamy. Proszą też nas o to, żebyśmy powiedzieli, co sądzimy, co to może być, tak mniej więcej. Jeśli dwie gwiazdy neutronowe, to wtedy by się bardzo cieszyli, bo to znaczy, że jak się zderzają dwie gwiazdy neutronowe, to jest szansa na to, że będzie emisja elektromagnetyczna, a dwie czarne dziury, to przynajmniej z teorii wydaje się, że nie powinno być żadnego sygnału, ale mimo wszystko posłusznie obserwują, jak dostają tą informację. No ale jak dostawali na początku taką informację, gdzie mamy 1000 stopni kwadratowych na niebie, to niestety dla obserwacji optycznych to jest niemożliwe pokrycie w szybkim czasie całego tego nieba, żeby zobaczyć, czy jest jakiś odpowiednik elektromagnetyczny, żeby móc zrozumieć, co się dzieje. Natomiast przełomem, i znowu tutaj chciałam Państwu powiedzieć, że dla mnie ta przygoda z falami grawitacyjnymi jest niesamowita. To tak jakbyśmy ciągle byli obdarowywani. Otóż wiedzą Państwo, że Virgo nie obserwowało w pierwszym sezonie obserwacyjnym. Były wtedy silne różnego typu, bardzo silne te zjawiska tych trzech detekcji fal grawitacyjnych z czarnych dziur. Natomiast w sierpniu tego roku Virgo dołączyło. A co to znaczy? To znaczy to, że dzięki trzem detektorom mamy znacznie lepszą lokalizację, tak? Na zasadzie triangulacji. Dziesięciokrotnie mamy lepszą. I tylko Virgo dołączyło do LIGO. Zaraz na samym początku, 14 sierpnia, zaobserwowaliśmy wspólnie dwie czarne dziury. Zaobserwowaliśmy dwie czarne dziury i proszę zwrócić uwagę, jak się zmniejszyła ta niepewność wyznaczenia tego sygnału. To było wielki, wielki przełom, dlatego że dzięki temu widzieliśmy, że jeśli będzie innego typu zjawisko, to my będziemy mogli tym współpracownikom z instrumentów elektromagnetycznych podać tą lokalizację z lepszą dokładnością. I sobie to przetrenowaliśmy, jak to wygląda na podstawie tych dwóch czarnych dziur. I zaraz potem, jakby Państwo zobaczyli, stało się coś niesamowitego. Mamy następny sygnał 17 sierpnia. Ja powiem, że ja się tak bardzo nie cieszyłam, bo to były urodziny mojej córki i byłam na wakacjach. Wreszcie wyjechałam, to był drugi dzień moich wakacji, a tu się okazuje kolejne odkrycie i znaczy, że trzeba siedzieć dzień i noc i analizować dane. Także te wakacje to tak nie za bardzo były udane. Akurat w sierpniu, kiedy wszyscy wyjeżdżają na wakacje, to zachciało się temu wszechświatowi wysyłać sygnały fal grawitacyjnych. I my byliśmy już przygotowani dzięki temu na to drugie zjawisko, które okazało się być jeszcze bardziej niezwykłe niż poprzednie obserwacje. Państwo wiedzą, co to za zjawisko, prawda? Czy nie? Kto nie wie? No, kto wie, co to było? Brawo, połowa tutaj sali śledziła, co się dzieje. Tak, to było niesamowite zjawisko. Znowu się nie spodziewaliśmy, że będą, tak jak myśleliśmy na początku, niektórzy myśleli, że może pierwszy sygnał fal grawitacyjnych będzie pochodził z dwóch gwiazd neutronowych, ponieważ takie obiekty obserwujemy, na przykład ten pulsar 19-13+16, za który Hals i Taylor dostali Nagrodę Nobla. A z dwoma czarnymi dziurami to nie mieliśmy pewności. Natomiast teraz nie sądziliśmy, że będą gwiazdy neutronowe, bo ostatecznie czułość była tylko 4 razy większa. Okazało się, że tak.
był niesamowity. W jednym z detektorów zobaczyliśmy bardzo ciekawy sygnał, ale nasz automatyczny software, niezbyt dokładny do poszukiwania, tego sygnału nam tak automatycznie nie wyszukał, ponieważ okazało się, że w drugim detektorze jakiś był szum dosyć taki mocny i w związku z tym to nie było takie proste, trzeba było robić manualnie. Więc zobaczyliśmy, że jest ciekawy sygnał. W drugim, po pewnym czasie, po iluś tam minutach sprawdziliśmy, że jest, ale niesamowita rzecz się stała. Okazało się, że detektor Fermi w falach gamma, czyli bardzo wysoko energetycznych, zobaczył błysk gamma. Zaledwie 1,7 sekundy od momentu, kiedy my zobaczyliśmy. My niezależnie sprawdzaliśmy, co się dzieje w drugim detektorze i okazało się, że mamy dwie gwiazdy neutronowe, tak? Mamy dwie gwiazdy neutronowe, które zbliżały się do siebie coraz bardziej i mieliśmy ten sygnał, był alert z Fermiego, że widzą sygnał w promieniowaniu gamma. Proszę zobaczyć, to jest ten nasz sygnał w falach grawitacyjnych, BAK, to jest tak w czasie mniej więcej. I 1,7 sekundy potem był błysk gamma. Następnie okazało się, że nie tylko było zaobserwowane to w błysku, my oczywiście przesłaliśmy ten alert, z którego byliśmy już przetrenowani, tak? Znaczy na poprzednich tych dwóch czarnych dziurach dzięki Virgo, że mogliśmy wyznaczyć w miarę dokładnie miejsce, z którego ten sygnał fal grawitacyjnych pochodzi. Przesłaliśmy tą informację do elektromagnetycznych partnerów i w międzyczasie okazało się, że to zjawisko oczywiście zlokalizowaliśmy dzięki temu, że były obserwacje i w promieniowaniu rentgenowskim, i w promieniowaniu optycznym, i w promieniowaniu grawitacyjnym. Mogliśmy powiedzieć, z jakiej galaktyki pochodził ten sygnał. Mogliśmy dokładnie powiedzieć, z jakiej galaktyki. My już byliśmy na to przygotowani. My mamy cały taki katalog galaktyk, które się znajdują w różnych miejscach i w różnych odległościach od Ziemi. Także jak wiemy, jaka jest lokalizacja, to wiemy, ile mamy galaktyk do przeanalizowania. I okazało się, że pochodzi z takiej, a nie innej galaktyki. I później w odstępie godzin i dni było to zjawisko obserwowane również w promieniowaniu optycznym, podczerwieni, ultrafiolecie i tak dalej. Dlaczego to jest takie istotne? Ja Państwu najpierw pokażę film. Muzyka taka trochę może z grozą. Mamy tu dwie gwiazdy, to jest oczywiście wizja artystyczna, dwie gwiazdy neutronowe, które zbliżają się do siebie. Zderza się z materią, która jest na zewnątrz. No tam dalej już nie będziemy oglądać, tak to wyszło. A proszę Państwa, to, że mogliśmy obserwować to samo zjawisko w różny sposób, dało nam odpowiedzi, to co, o czym Państwu mówiłam na początku, na wiele fundamentalnych pytań, na które nie byliśmy w stanie sobie dać odpowiedzi przez kilkadziesiąt lat. I jednym z takich pytań było pytanie, jaka jest natura błysków gamma. To jest to, co zaobserwował detektor Fermi. My tak naprawdę od kilkudziesięciu lat obserwujemy takie błyski na niebie, wysokoenergetyczne, w promieniowaniu gamma, zwane błyskami gamma. Mniej więcej ich jest 300 na rok. Nie ma żadnego konkretnego źródła tych błysków. To jest izotropowo na niebie, one są porozrzucane. I nie była znana natura tych błysków, skąd one się tak naprawdę biorą. Wiadomo, że mogą być w różnych odległościach od Ziemi. Natomiast około 50 lat temu po raz pierwszy te błyski zobaczono. To były najbardziej energetyczne zjawiska na niebie, jakie można było zaobserwować i nadal są najbardziej energetycznymi, jeśli chodzi o fale elektromagnetyczne. Przebiliśmy stukrotnie falami grawitacyjnymi, tym zderzającymi się czarnymi dziurami, jeśli chodzi o ilość energii emitowanej. Bogdan Paczyński, wybitny polski uczony, więc znowu mamy ten rys tutaj, mamy tutaj ten wkład Polaków, zaproponował, że błyski gamma mogą być związane ze zderzającymi się dwoma, krótkie błyski gamma, ze zderzającymi się dwoma gwiazdami neutronowymi albo gwiazdy neutronowej z czarną dziurą.
On to zaproponował, że w wyniku takiego procesu mogą być wytwarzane jety i to, co widzimy jako ten błysk, to jest właśnie taki jet, który jest w naszym kierunku. Naprawdę mieliśmy szczęście, że marginalnie ten jet dotarł do Ziemi, bo równie dobrze mógłby on być wyemitowany w drugim kierunku. Także obserwowaliśmy cały właśnie ten proces wysyłania tych jetów i daliśmy odpowiedź, że rzeczywiście dwie gwiazdy neutronowe produkują błyski gamma, są za to odpowiedzialne. To jest pierwsza rzecz, to jest taka dosyć istotny punkt, jeśli chodzi o te rozważania. Druga istotna właściwie odpowiedź to była na pytanie, jaka jest prędkość rozchodzenia się fal grawitacyjnych. I dzięki temu, że obserwowaliśmy w promieniowaniu rentgenowskim i obserwowaliśmy fale grawitacyjne z tego samego zjawiska, to dosyć blisko było nas, bo to jest około 40 megaparseków ta galaktyka, z której pochodzi ta informacja. Mimo wszystko jest to bardzo daleko, bo to jest ponad milion lat świetlnych. Wyznaczyliśmy, jaka jest prędkość fal grawitacyjnych. Okazuje się, że jest zgodna z prędkością światła, z dokładnością do 15 cyfr znaczących, więc to jest po prostu niesamowite osiągnięcie. Ja myślę, że Państwa również zainteresuje to, że dzięki samym obserwacjom fal grawitacyjnych mogliśmy w niezależny sposób określić, jaka jest prędkość rozszerzenia się wszechświata, to znaczy stałą Hubble'a, jeszcze z niezbyt dobrą dokładnością, ale niezależnie też mogliśmy na ten temat powiedzieć. I również mamy odpowiedź na pytanie, na przykład, skąd się bierze złoto, które jest w mojej obrączce, albo które jest w medalu noblowskim. Otóż są różnego typu hipotezy, że złoto mogło się na przykład wytworzyć, być może trochę w wyniku wybuchów supernowych i tak dalej. Tutaj mieliśmy obserwacje optyczne, które pokazały, że wytworzyło się w tym procesie mnóstwo złota, platyny, uranu i tak dalej. Takie proste szacowania pokazały w oparciu o to jedno zjawisko, że w wyniku zderzenia się dwóch gwiazd neutronowych, jak mamy to zjawisko tej kilonowej, kiedy tam zachodzą reakcje w tej materii neutronowej, wytworzyło się tyle złota, że zmieściłoby się, można byłoby z tego zbudować 30 ziem zbudowanych tylko ze złota i jeszcze więcej ziem zbudowanych z samej platyny, powiedzmy około 80. Uranu i tak dalej, no to tam, to już może tak Państwa bardzo nie interesuje. Także mamy teraz odpowiedź na pytanie, to znaczy naprawdę to jest wystarczająca ilość na to, żeby wytłumaczyć, skąd się bierze złoto i platyna na Ziemi. Bo nam tego brakowało, to znaczy brakowało nam takich astrofizycznych zjawisk, które by nam wytłumaczyły w pełni taką ilość złota i platyny, jaką mamy na Ziemi. Tutaj nam wystarcza, bo okazuje się po tej obserwacji, że dwie gwiazdy neutronowe zderzyły się w miarę blisko nas, że takie zjawiska zachodzą w całym wszechświecie, albo wziąć cały wszechświat, jedno zjawisko na minutę, więc bardzo, bardzo często to się zdarza. Więc naprawdę tego złota i platyny jest tyle, że wystarcza nam te proporcje do tego, co mamy na Ziemi. To jest właściwie tak naprawdę początek odkryć. Niech Państwo zobaczą, to jest zaledwie kilka miesięcy obserwacji, bo tak naprawdę jak mamy obserwacje Virgo LIGO, to nie jest tak, że cały czas te detektory obserwują, na przykład powiedzmy jeden obserwuje, drugi jest wyłączony, bo tam coś poprawiamy i tak dalej, więc tych wspólnych obserwacji nie jest tak dużo, a mamy już tyle odpowiedzi na tyle pytań. Znaczy ja Państwu mówię tylko o najważniejszych odkryciach, a ich jest jeszcze bardzo dużo i my jeszcze te dane analizujemy, także jeszcze dużo będzie publikacji, proszę śledzić prasę, to na pewno powiedzą, co jeszcze odkryliśmy. I to, co jest istotne, że po raz pierwszy udało się właśnie prowadzić obserwacje jednocześnie w falach elektromagnetycznych i w falach grawitacyjnych i to niesie za sobą mnóstwo odkryć. To jest podsumowanie mniej więcej. Mamy tutaj te czarne dziury, które były zaobserwowane przez nas i czarne dziury, które mamy z obserwacji, tacy kandydaci na czarne dziury masy. No i tutaj mamy, jeśli chodzi o gwiazdy neutronowe, to jak te nasze dwie gwiazdy neutronowe, które się zderzały, jakie one mają masy. Niestety nie wiemy, co powstało. Tak jak w czarnych dziurach wiemy dokładnie, co powstało, czy jaka powstała czarna dziura, jaka jest jej masa. Tutaj, ponieważ gwiazdy neutronowe
jak one mają małe masy, to częstotliwość, przy której się zderzają, jest bardzo wysoka. My już nie mamy tam dobrej czułości. Także obserwowaliśmy ten proces zbliżania się, one już były bardzo blisko siebie. Do tego stopnia były blisko siebie, że już widzieliśmy, jak oddziaływania pływowe wpływają jednej gwiazdy na drugą, że one są zniekształcone. Nie są takimi kulkami, tylko są zniekształcone. A więc dzięki temu w przyszłości będziemy mogli dać odpowiedź. Już teraz mamy pewne ograniczenia, co jest w środku gwiazd neutronowych, bo to jest również jedno z podstawowych, fundamentalnych pytań tak zwanej fizyki gęstej materii, że my nie wiemy, jaki jest skład materii w takich dużych gęstościach, jakie są w gwiazdach neutronowych. I my dzięki obserwacjom fal grawitacyjnych z dwóch gwiazd neutronowych zderzających się ze sobą, patrząc jak bardzo one są zniekształcane w pewnej odległości od siebie, będziemy móc dać odpowiedź na pytanie, co jest naprawdę w środku tych gwiazd neutronowych w samym centrum w tak dużych gęstościach. To są te sygnały, które widzieliśmy i tutaj gwiazdy neutronowe nam się nie mieszczą. Tutaj wszystko to były milisekundy obserwacji, później tam było kilka sekund, natomiast tutaj ta obserwacja trwała bardzo długo. Tych gwiazd neutronowych, to jest ten ostatni punkt. No i tych źródeł fal grawitacyjnych mamy bardzo dużo, które chcemy zaobserwować. Wydaje mi się, że bardzo interesujące jest to, że im będziemy mieli większą czułość, tym dalej będziemy sięgać, czyli będziemy mogli oglądać same początki wszechświata. I to jest bardzo istotna rzecz. Tutaj to nie będę Państwu pokazywać tego. Chciałam tylko podsumować, że w najbliższej przyszłości dołączy do nas w 2018 detektor fal grawitacyjnych Kagra, a następnie w 2022 w Indiach kolejny detektor, więc będziemy mieli bardzo dobrą lokalizację. I że to, o czym ja mówiłam, to jest właśnie wierzchołek góry lodowej, dlatego że detektory, które są zbudowane na Ziemi, one są czułe tylko na bardzo wysokie częstotliwości, czyli od 10 Hz do 10 kHz. I tutaj najważniejszymi źródłami fal grawitacyjnych to są właśnie te czarne dziury o masach około 10 mas Słońca, czy mniej niż 10 Słońca, no poniżej 100 mas Słońca, gwiazdy neutronowe, wybuchy supernowych i jeszcze wiele innych zjawisk, które są nieznane. Natomiast w najbliższej przyszłości również planujemy wysłanie w kosmos detektora LISA. No i mamy też obserwacje na niższych częstotliwościach tak zwanego, za pomocą pulsarów, które są w przestrzeni, które są tutaj na Ziemi, które są w przestrzeni kosmicznej i które są bardzo dobrymi zegarami. Także spektrum fal grawitacyjnych jest bardzo szerokie i naprawdę mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie wiele przełomowych odkryć. I tutaj mam takie podsumowanie oczywiście, jak jest wiele pytań, na które mamy nadzieję odpowiedzieć dzięki obserwacjom fal grawitacyjnych. Czy naprawdę, jak będziemy mieli większą czułość tych detektorów, czym jest tak naprawdę czarna dziura, na ile ona zgadza się z przewidywaniami. Do tej pory zgadza się z przewidywaniami ogólnej teorii względności, ale jak będziemy mieli większą czułość, będziemy mogli widzieć odejścia od tego. I tutaj jest część naszej grupy polskiej, bo tak naprawdę długo można byłoby mówić. Tutaj jest o tym, jaki jest wkład Polski w te odkrycia. No, tutaj jest część z nas na tej konferencji prasowej o ogłoszeniu pierwszego odkrycia. Tutaj też jest tylko część grupy. To jest nasz lider Andrzej Królak, matematyk z Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, który nas reprezentuje właśnie w kolaboracji Virgo LIGO. I jeśli chodzi o tą pracę o odkryciu, to 9 osób z nas właśnie jest tej publikacji o pierwszym odkryciu. Dostaliśmy breakthrough, zawsze tą nagrodę breakthrough. Wszyscy się pytają, ile my tych pieniędzy dostaliśmy. No z Nobla oczywiście, mimo że Nobel też jest dla nas, jak wszyscy powiedzieli, to nic nie dostaliśmy. Natomiast breakthrough zostało to podzielone w ten sposób, że breakthrough to jest więcej pieniędzy, to są 3 miliony dolarów. 1 milion został podzielony równo dla Kipa Thorna, noblisty, Raya Weissa, noblisty i właśnie Devera. Natomiast 2 miliony dolarów zostały podzielone na te osoby, które właśnie były w tej pracy o pierwszym odkryciu, czyli ponad 1000 osób, no więc mniej więcej tak wychodzi około 7000 zł. Teraz się trzeba zastanawiać, jak za to zapłacić podatek, bo nie wiem, jak zadeklarować. Na tym kończę. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Czas jednak płynie nieubłaganie, także ponieważ już jest pora taka późnawa, to może trzy pytania dosłownie. Tu w pierwszym rzędzie jest kolega. No bo pan jest dobrze znany, to wszyscy wiedzą, że pan nie ma duże zainteresowanie. Dobrze, ale to najpierw mi pan niech zadaje. A nie inne zjawiska. Bardzo dobre pytanie. Proszę państwa, no, ta Nagroda Nobla nie na darmo jest dla Kipa Thorna, Weissa i Barisha, ponieważ oni już w latach 70. i 80. musieli dać sobie odpowiedź na pytanie, czy tak małe zmiany, które my obserwujemy, nie będą zagłuszane przez milion szumów, które nas otaczają, prawda? I oni już wtedy znaleźli odpowiedź na to pytanie, jak walczyć z poszczególnymi szumami, bo są i szumy sejsmiczne, na przykład jak mamy detektor Virgo, który jest w oddaleniu tam 15 km od Pizy, to widać wszystkich ludzi chodzących i tak dalej, to wszystko widać. I my tego zakresu w ogóle nie bierzemy pod uwagę, bo to jest poniżej 10 Hz, czyli tego nie bierzemy. Ale mamy oczywiście jeszcze szumy termiczne, szumy kwantowe, mnóstwo tego jest. I jest fantastyczny właśnie wykład w serii Zapytaj Fizyka, gdzie Tomek Bulik pokazuje w sposób bardzo prosty, mi się wydaje, i tak poglądowo, jak z poszczególnymi szumami walczymy, żeby osiągnąć tą czułość. Tak? My wiemy o tym, że te szumy limitują naszą czułość. I to jest właśnie to, co my robimy. To znaczy to, że zwiększamy tą czułość coraz bardziej, to znaczy, że zmniejszamy, eliminujemy te szumy, które nam przeszkadzają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czy rzeczywiście jakieś zjawisko nieastrofizyczne mogłoby mimikować ten sygnał? Więc ja państwu powiem, że jak było to pierwsze odkrycie fal grawitacyjnych, mimo że to się świetnie zgadzało, ten kształt tego sygnału z tym, co przewidział Einstein, mieliśmy specjalną, wyznaczoną grupę pośród nas do tego, żeby wszelkiego rodzaju sposoby włamywania się do naszych danych, mimikowania jakiegoś sygnału w różnych miejscach i tak dalej, żeby coś takiego, czy nawet, że ktoś z naszej kolaboracji wstrzyknąłby sygnał, który wiemy, dobrze policzony, tak, w ramach ogólnej teorii względności, co zresztą co jakiś czas robimy. To znaczy, jak mieliśmy te detektory pierwszej generacji, to co jakiś czas ktoś był losowany z naszej kolaboracji i musiał wstrzykiwać taki sygnał, ale to po to, żeby, i oczywiście nikomu nie mówiąc, żeby sprawdzić, czy nasze narzędzia numeryczne są w stanie wyszukać ten sygnał i odtworzyć, co to był za sygnał. To był tak zwany blind injection. I wszelkiego rodzaju sposoby zostały sprawdzone niezależnie. Mamy te dane od razu w dwa miejsca przesyłane niezależnie i tak dalej. Tutaj to, co jest istotą, to jest ta koincydencja, że mamy trochę inne rodzaje szumów przy jednym detektorze, trochę inne przy drugim detektorze. Oprócz tego nasze detektory są obsadzone aparaturą, jeśli chodzi o pole magnetyczne, o zakłócenia innego typu. I to wszystko, jeśli mamy jakąkolwiek korelację szumów, my po prostu te dane wyrzucamy. My w ogóle ich nie analizujemy. Osoby, które są, co jakiś czas mamy takie dyżury przy Virgo czy LIGO detektorze, każdy z nas, siedzimy tam i cały czas napływają informacje. Teraz było na przykład tam, nie wiem, fale, to od fal, które biją tam o brzeg morski. Tutaj mieliśmy jakąś tam koincydencję i to jest po prostu takie glicze, które mają zresztą inny kształt, są wyrzucane. My tych danych nie, w ogóle nie ruszamy, tylko ogłaszamy te na 100% pewne detekcje. Dobrze, to kogo teraz? Jakieś drugie pytanie? No dobrze, prosimy. Dziękuję bardzo. Proszę panią, jest następująca sprawa. Mianowicie tutaj podczas symulacji, szczególnie tego pierwszego zderzenia się dwóch czarnych dziur, z całą pewnością pojawiła się swojego rodzaju asymetria. To znaczy asymetria ruchu. Czyli czarna dziura, która powstała, doznała jakiegoś odrzutu. W każdym razie o tym pisano, że to był odrzut może być nawet do 100 km na sekundę. Czyli jeżeli to powiedzmy była jakaś galaktyka, to bardzo prawdopodobnie taka czarna dziura osiągnęłaby prędkość ucieczki z takiej galaktyki, czy zostałaby wyrzucona.
Teraz chodzi o to, jakie ma pani dane, jeżeli pani ma, dotyczące tych drugich eventów. Na ile znaczy, to... znaczy chodzi o to, jaka mogła być prędkość, tak? Znaczy prędkość taka po prostu, no bo wiemy. To jest znaczy, oczywiście... Wie pan co, to najszybciej można w przypadku gwiazd neutronowych, dlatego no że w przypadku, tak bo w przypadku czarnych dziur, bo jak ma pan gwiazdy neutronowe, to pan ma linie na przykład emisyjne, z których pan by mógł stwierdzić, prawda, czy coś się oddala, czy coś się przybliża, co się z tym dzieje. W przypadku czarnych dziur tak nie ma, znaczy my tego nie możemy powiedzieć, ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że na razie, jak my wyznaczamy odległość nawet do takiego systemu, to jest, jak pan sobie zdaje z tego sprawę, z bardzo dużym błędem. W związku z tym z tego błędu, jeśli by byłyby nawet takie odrzuty niespecjalnie, bo jak to jest na przykład 400 megaparseków plus minus, no powiedzmy, ja nie pamiętam dokładnie, przy pierwszym 40. Nie chodzi o obserwację, nie chodzi o samą symulację. Czyli te templates, które pani tam tutaj, ma, nie, ale to nie 250 jest... tysięcy, no to w tych 250 tysięcy oczywiście my tego, nie, my bierzemy, tylko pod uwagę, my tylko bierzemy pod uwagę kształt, jak się zmienia w czasie, to znaczy jak jest F i F z kropką. Z tego nie możemy wyznaczyć czegoś takiego w tej chwili. Jeszcze jakieś pytanie? No jeszcze jedno trzecie. Wow. Tyle jest chętnych. Jest trzy trzecie. Pani profesor, ten wybór trudny zostawię w takim razie. Nie, no nie wiem. Dobrze, pana poprosimy w takim razie. Dziękuję. Mam takie pytanie mniej związane jakby z badaniem tego kosmosu, tylko o narzędziach, którymi to badaliśmy. Ponieważ tak jak pani mówiła, to są najbardziej skomplikowane, najdokładniejsze urządzenia, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. I teraz pytanie, w jaki sposób sprawdzamy, czy one dobrze badają, co chcemy zbadać, jak mamy pewność, że to są prawidłowe dane, skoro jest to najdokładniejszy przyrząd do badania, jaki kiedykolwiek zbudowaliśmy. I tak na dobrą sprawę ciężko nam sprawdzić dostępnymi metodami, czy na pewno znaczy to jest sprawdzone, że jest na pewno, dlatego że dlatego tyle lat było to testowanie. Ja tutaj, znaczy, to byłoby najlepsza byłaby odpowiedź, gdybym ja tutaj miała te obrazki, gdzie jest pokazana czułość detektorów, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, prawda? Jak to w ogóle wyglądało? Tam oczywiście to nie jest też takie gładkie, to są różnego rodzaju piki, na przykład emisja w radio gdzieś tam robi jakiś tam pik, który się eliminuje i tak dalej. To wtedy można byłoby więcej na ten temat powiedzieć. Natomiast tutaj dokładnie my to wiemy, ponieważ mamy to po prostu, jakby powiedzieć, monitorowane, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no mamy jakby robione testy różnego typu. I te testy nam pokazują, że jest dokładnie tak, jak jest. Tak? No bo tylko w ten sposób mogę powiedzieć, nie mając rysunku w tej chwili przed sobą. Nie na teoretycznych, na doświadczalnych mamy po prostu to monitorowane w różny sposób i również bierzemy pod uwagę te instrumenty, które są wokół LIGO i Virgo i widzimy, co się dzieje. Także no tak tylko mogę, że tak powiem, enigmatycznie odpowiedzieć na to pytanie. Także dziękuję bardzo państwu. Jak są jakieś pytania, to zapraszam tutaj. Dziękuję bardzo. My też jeszcze raz.